Dzień dobry i dobry wieczór. Kolejne wycinanki prasowe, w których Agnieszka Wiśniewska i Jacek Rakowiecki. Tak jest. Próbujemy Państwu mówić, co warto czytać, czego nie warto czytać, albo dlaczego czytać, albo to wszystko, co w ogóle dotyczy współczesnego dziennikarstwa, głównie prasowego, ale nie tylko. Zdaje się, że mimo, że do tej pory głównie się koncentrowaliśmy na polityce, to tym razem chcesz zacząć od kultury. Tak, w zasadzie od takich kwestii społecznych, bo my bardzo dużo, to prawda, rozmawiamy o polityce, ale też jest taki moment, no, wybory się zbliżają i to jest coś, co wszystkich grzeje, ale są też takie tematy, o których trzeba powiedzieć, kiedy, w momencie, kiedy Newsweek tematem okładkowym robi opowieść o dwóch świetnych muzykach, naprawdę świetnych muzykach, tak o Hemingway i Dawid Podsiadło, zbliża się koncert tych dwóch panów. Na Stadionie Narodowym, duża rzecz. To są muzycy totalnie, ekstremalnie znani, bardzo popularni, bardzo też tacy, o tym jest ten cały tekst tak naprawdę, że to są tacy, takie gwiazdy trochę nowego stylu. Cytując Newsweek, nie ma w nich maczyzmu rock'n'rollowców, gwiazdorstwa celebrytów, zadziorności hip-hopowców. Łączy ich impet, z jakim weszli na scenę. Czyli to na pudelku nic o nich nie będzie? Raczej ich tam nie będzie, nie ma co... No, wiesz, oczywiście pudelek pewnie sobie poradzi zawsze z tym, że jakiś tam newsik znajdzie, ale nie będzie... Na przykład nie udzielają wywiadów, tak, o Hemingway. Po prostu nie rozmawia z mediami, jego też znajomi nie rozmawiają z mediami, jak on nie rozmawia. On opowiada przez swoją muzykę, co chce powiedzieć. Dawid Podsiadło opowiada trochę więcej, ale jak opowiada, to nie są historie właśnie celebryckie, to nie są też takie historie lifestyle'owe. To bardzo często się zdarza, że gwiazdy, muzyki, kina pyta o takie rady dotyczące sensu życia, a tutaj jest tak, że chłopaki się nie spinają po prostu, żeby opowiadać o sensie życia, tylko opowiadają o swoim życiu. Opowiadają o tym, że Dawid Podsiadło mówi, że szanują się jako artyści z Taco Hemingwayem, ale nie będzie ściemniał, że się przyjaźnią na potrzeby tutaj właśnie promocji koncertu. A szczerze DJ Rumak mówi, że Taco Hemingwaya i Dawida Podsiadło łączy miłość do komedii i PlayStation. To są też panowie, którzy śpiewają o pokoleniu, takim pokoleniu, które nie jest pokoleniem buntu, takim pokoleniu, które na przykład, nie wiem, przeżywa taką codzienność i o tej codzienności opowiada. Dawid Podsiadło napisał świetną, naprawdę świetną piosenkę Mało miasteczkowy, z małego miasta wielkie sny, pewnie to znasz, gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. To są też takie opowieści o pokoleniu, które z małego miasta idzie do dużego miasta, o tym, jak wygląda to, ten wyjazd, o tym, czym się tam żyje. Żyje się na przykład tym, co ostatni cytat z piosenki, którą razem nagrali, tak, o Hemingway z Dawidem Podsiadłą. W piątki leżę w wannie, nie mam siły tańczyć i chlać, napijcie się za mnie. Czyli to jest takie pokolenie, o którym my, zdaje się, strasznie mało wiemy, nie rozumiemy go w ogóle i co jakiś czas się oburzamy, jakie ono jest straszne. To nie jest, tak? Już moje, wiesz co, staram się nie oburzać na pokolenie, bo jednak jeszcze pamiętam, jak się na mnie oburzano i pamiętam, że to mnie jakoś strasznie irytowało. Wydaje mi się, że najgłupsze, co można robić, to się oburzać na to, że kiedyś to panie dzieju było tak świetnie, a dzisiaj ta młodzież to taka po prostu tym się nie interesuje, tamtym się nie interesuje. Też w kontekście politycznym, ile takich narzekań, że my słyszeli w ostatnich latach, że młodzież się nie interesuje tym i tamtym, czym według dorosłych, starszych się powinna interesować. Ta młodzież się interesuje. Ta piosenka W piątki leży w wannie, tak, o Hemingwaya i Dawida Podsiadły, zaczyna się tekstem dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Ale wiesz, to jest stała w ogóle figura chyba w światowej właściwie kulturze, bo ja parę lat temu wyczytałem, że znaleziono, znaczy odcyfrowano jakieś papirusy z Egiptu sprzed 2000 lat. Nie, 2000 lat przed naszą erą. Ach, ta dzisiejsza młodzież. Dokładnie. Znaczy tam było właśnie narzekanie na to, że świat niebawem upadnie, bo młodzież jest tak straszna, że to w ogóle dłużej nie może się dziać. Muszę powiedzieć, że bardzo mnie to rozbawiło. Młodzież
też nie jest straszna, naprawdę polecam Państwu Dawida Podsiadłę. To jest nie do czytania, a do słuchania. Dawid Podsiadło, tak, o Hemingway. To jest dobra muza, dobra muza. To ja też o kulturze, choć akurat w pewnym sensie bardziej zaangażowanej i też w tym samym Newsweeku, to trzeba przyznać. Czy ty myślisz, że Mało Miasteczkowe to nie jest zaangażowana piosenka? Znaczy, ja się wcześniej wstydziłem przyznać, ale ja jej nie znam, ale ja po prostu jestem kompletnym dyletantem, jeżeli chodzi o ostatnie mniej więcej 30 lat muzyki. Jeżeli ktoś z Państwa to ogląda, to proszę wkleić w komentarzach link do piosenki Mało Miasteczkowe, żeby wszyscy mogli ją wysłuchać. Dobrze, to ja też, ja bardzo proszę też u mnie na Face'a w takim razie wrzucić. Obiecuję, że wysłucham. Tym razem właśnie w tym samym Newsweeku, tym razem teatr. To jest rozmowa w ogóle ze sobą bardzo ciekawą. To jest Michał Gieleta, pewnie to nazwisko Państwu wiele nie powie, ale jak przypomnę, że kilka lat temu był to nieświadomy zupełnie zresztą tego faktu współautor strasznego skandalu, kiedy minister Gliński próbował, że tak powiem, rozwalić nie do końca skutecznie na szczęście Teatr Stary. On był wtedy taki w parze z Markiem Mikosem, który miał ten teatr przejąć. Zresztą skądinąd w tej rozmowie on trochę tłumaczy, jak został jakby ubrany, kompletnie nieświadomy, bo to jest polski reżyser, który od lat pracuje na Zachodzie, więc dość słabo się orientuje, jak pisze tutaj, tylko sprawdził, że ten Mikos to pracował kiedyś w Gazecie Wyborczej. Ten sobie pomyślał, to ja z kimś takim mogę. No jak widać, praca w Gazecie Wyborczej nie stanowi jeszcze dostatecznego, powiedziałbym, paszportu do tego, żeby z kimś współpracować. I tenże Michał Gieleta reżyseruje w Teatrze Dramatycznym i tu jest znowu kolejna rzecz. To nie jest specjalnie kochany przez takie progresywne środowiska artystyczne Teatr w Warszawie i jego dyrektor. Natomiast teatr ewidentnie mieszczański, moim zdaniem w dobry sposób mieszczański. Ja rozumiem, że można tego nie lubić, ale no są też zawsze i zawsze będą ci straszni mieszczanie. No nie wyeliminujemy ich. I dlatego też doceniam, że taki teatr bierze się za taką tematykę, a to jest sztuka projekt Laramie, amerykańska, która jest właściwie zbudowana na zdokumentowaniu pewnej historii z 1998 roku, zamordowania w małym miasteczku Wyoming studenta Matthew Shepard'a, geja. I jak tutaj tłumaczy reżyser, mord w Laramie zdarzył się niemal w 30 lat po Stonewall, najściu policji na klub w Nowym Jorku, co było przyczyną powstania ruchu wyzwolenia gejów, organizacji walczącej o równe prawa dla społeczności LGBT. Amerykanie wiedzieli już wtedy, że AIDS nie jest chorobą gejów, którą można się zarazić poprzez podanie dłoni. Oglądali Anioły w Ameryce, obsypaną w nagrodami sztukę Tonego Kushnera o społeczności gejowskiej, ale to, co pokazywano na Broadwayu i w San Francisco, niekoniecznie musiało trafić gdzieś na prerię. Klimat w Laramie był wówczas jak dzisiaj w Polsce. Zbliżały się wybory. Republikański burmistrz obiecywał, że wypleni wszelkie tak zwane występki i to, co uważał za bezbożne plugastwo. Jakżeż bliskie polskiej rzeczywistości, prawda? I bardzo ciekawy wywiad, w którym jeszcze może co najistotniejsze, Gieleta mówi, amerykańska kultura ma to do siebie, iż w kryzysie szuka szansy. Kaufman, czyli autor, przywołuje w The Laramie Project prawdziwą przemowę jednego z pastorów miasta. Mówił o milczeniu i przyzwoleniu. Jeśli słyszysz obrzydliwy, homofobiczny dowcip i nie reagujesz, dokładasz cegiełkę do atmosfery sprzyjającej morderstwu. Jest tu jeszcze parę naprawdę bardzo fajnych myśli, ale nie będę Państwa zastępował. Ten wywiad jest dużo wart i dużo ciekawych rzeczy mówi, a skądinąd też jeszcze warto co do różnych pochopnych sądów pochylić się nad takim dość powszechnym wtedy potępieniem Michała Gielety w okresie, że tak powiem, afery z Teatrem Starym, bo to też jest ciekawe, jak szybko ulegamy pewnym stereotypowym rozwiązaniom, pomysłom, nie sprawdziwszy bliżej. Wtedy, o ile pamiętam, nikt z Gieletą, że tak powiem, bliżej na ten temat nie rozmawiał, został właściwie oszukany i przez wszystkich, bo i przez ministra, i przez znaczną część istotnej opinii publicznej w Polsce. Wybory się zbliżają i w takim okresie mamy bardzo dużo nie tylko analiz, komentarzy politycznych, ale też rozmów z politykami. Z politykami różnych stron. W poniedziałkowym dużym formacie rozmowa z Marceliną Zawiszą z partii Razem, startującą dzisiaj tej wspólnej listy lewicowej, listy podpisanej przez
Sojuszem Lewicy Demokratycznej. To jest o tyle ciekawa rozmowa, że jak wiemy, ta koalicja i stworzenie jej nie było łatwe. To są jednak, to jest Razem, to jest Wiosna, to jest SLD. Różne, trudno się dogadać, nie zawsze się lubili. Trzy pory roku, powiedziałbym. Tak. Bądźmy szczerzy, pamiętamy tę historię, kiedy Marcelina Zawisza nie chciała podać Włodzimierzowi Czarzastemu ręki i wywiad zaczyna się od pytania, za co lubisz Włodzimierza Czarzastego? Marcelina Zawisza odpowiada, szanuję go za to, że jest pragmatykiem, dąży do celu, czyli chce lewicy w Sejmie, tak jak my. Unika odpowiedzi na pytanie, za co go lubi. Na szczęście, ale za co jeszcze, dopytuje dziennikarz. Wtedy Marcelina Zawisza przyznaje, lubię go jeszcze za poczucie humoru. To są trochę takie kulisy tworzenia się tej koalicji, ale najciekawsze jest w tym wszystkim to, jak też do niej dochodzi, jak partia Razem, partia młodej lewicy, która powstała w 2015 roku tuż przed wyborami, przechodzi pewną drogę i orientuje się, tutaj cytuję Marcelinę Zawiszę, orientuje się, że nie wszystko działa, co sobie wymyślili. Boleśnie zderzyliśmy się z rzeczywistością, chcieliśmy partii, która działa demokratycznie jak spółdzielnia, szczerej, bez liderów i zbudowaliśmy ją, ale nasze działania się nie przebiły. Tutaj niestety kontakt z rzeczywistością kazał trochę kurs zmienić. I dalej Marcelina Zawisza mówi, rozpoczęliśmy rozmowy z SLD i z Wiosną. Dla mnie to był moment najtrudniejszy. Przyznać się, że nie miałeś racji, że trzeba zmienić kurs, trzeba zmienić strategię. Jest to bardzo szczery, naprawdę ogromny tego szacun. Tego mi brakuje jeszcze, jeżeli chodzi o inne partie, wiesz? Znaczy na przykład, że takiego, czekam na takie wyznanie z ust Grzegorza Schetyny, wiesz? Nie, to jest naprawdę ciekawa rozmowa, też pokazująca, jak się można zmieniać, kiedy się okazuje, że to, cośmy sobie wymyślili, nie działa i nie robisz tak, że wiesz, znamy tę zasadę, nie? Że 100 razy powtarzanie tego samego z takim czekaniem na inny skutek jest czasami bez sensu, zwyczaj bez sensu. W tej rozmowie oczywiście Marcelina Zawisza też opowiada o tym, o programie politycznym, o pomysłach, które ma lewica, o tym, co należałoby zmienić, między innymi o tym na przykład, że jednak PiS nie powinno się wycofywać z podatku cyfrowego, czy o tym, że Marcelina Zawisza marzy o tym, żeby zostać głównym inspektorem pracy i o tym, żeby zrobić porządki w sektorze pracy, żeby przeprowadzać audyty, kontrole i żeby rzeczywiście praca była zgodna z kodeksem pracy i żeby ludzie, jak się umawiają na jakieś warunki, to żeby ktoś tutaj pilnował, żeby były one przestrzegane. Bardzo, bardzo fajna, ciekawa i bardzo szczera rozmowa. Znaczy, boję się tylko, że te marzenia Marceliny Zawiszy mogą być kontestowane nie tylko przez PiS, tak bym powiedział. To jest problem, bo jeżeli chodzi o warunki pracy, o godność pracy, o uczciwość relacji między pracodawcą a pracobiorcą, to umówmy się, nie jest to problem ostatnich 4 lat, tylko ostatnich 30 lat co najmniej. No ale oby, no, jeżeli lewica znajdzie się w Sejmie, to może zacznie powoli przebijać się jakby do świadomości społecznej. Ja mam niestety przykłady odwrotne, to znaczy w najnowszym Wproście, o którego okładce jeszcze za chwilę, bo to jest osobna sprawa. Z kolei taki jest dziwny balans, tak prawdopodobnie dla równowagi, bo Wprost stara się udawać tygodnik taki obiektywny, prawda, symetrystyczny, powiedziałbym. A tutaj proszę niespodzianka, mamy dwa wywiady duże. Jeden jest z Jarosławem Gowinem, a drugi z Jackiem Czaputowiczem. To jakoś prawie tak normalnie się, jak w gazecie, którą też przyniosłam, do rzeczy. Tutaj też jest wywiad z Gowinem i Ziobrą. No tak, tylko problem też polega na tym, bo jednak no, taka jest zasada w prasie, która stara się szanować, że jakąś równowagę jednak próbuje tworzyć. Tak? Czyli jak Gowin, to ktoś z drugiej strony, a nie dwa obok siebie wywiady. Ale ja bym to jeszcze darował, gdyby coś z tych wywiadów wynikało. Natomiast owszem, dziennikarze zadają jakieś takie względnie niewygodne pytania, choć niektóre są takie ogólne, takie efekciarskie, jeżeli wywiad z Gowinem zaczyna się od pytania, Jarosław Kaczyński przestał się z panem liczyć. Znaczy to jest bardzo dobre, znaczy to wydaje się, że to jest takie ostre, prowokacyjne pytanie, a równocześnie tak abstrakcyjne i tak właściwie absurdalne, że bardzo łatwo jest umknąć jakby z niego. Tak? I Gowin zresztą to robi. I Gowin to robi, ale w obu tych wywiadach jest tak, że dziennikarze nie dociskają. To znaczy, nawet jeżeli pada jakieś w miarę trudne pytanie, to Gowin i to pisowcy mają opanowane do perfekcji. Robi jakiś unik. Gowin nie jest pisowcem. Od tego mentalnie jest.
Gowin nie jest pisowcem. No, ale mówię, czy wiesz, taktycznie jest to, tak bym powiedział. Jest w jednej koalicji. To jest bardzo ciekawe na pewno w kontekście wyborczym. To też bardzo widać w rozmowie, która też się ukazała w tym tygodniu z Jarosławem Gowinem, rozmowie, którą Marcin Makowski przeprowadził w Do Rzeczy. Kiedy zahaczony o program PiSu, zapytany o program PiSu, Gowin mówi, jak słusznie pan zauważył, to program Prawa i Sprawiedliwości. Porozumienie wniosło do niego swój wkład w rozdziale poświęconym nowoczesnej gospodarce, innowacyjności i nauce. Jarosław Gowin w jakim sensie odcina się momentami od... Nie no, musi, no ale równocześnie, ale to właśnie równocześnie, że tak powiem, w moim wywiadzie, czyli w wywiadzie Wprostu, na przykład tak się o to chwali, no to jest ewidentnie takim odwołaniem się do, powiedziałbym, tego najtwardszego elektoratu pisowskiego. Przypomnę, że gdybym na początku 2013 roku nie zablokował przyjęcia ustawy o związkach partnerskich, za co Donald Tusk wyrzucił mnie z rządu, to dziś pary homoseksualne już mogłyby adoptować dzieci. Tak? Znaczy, to jest ten liberalizm Gowina, ale najzabawniejsze w tym wywiadzie jest jednak hołd, jaki składa Mateuszowi Morawieckiemu. W ostatnim słowie swoim mówiąc, wynegocjowanie teki rolnictwa oznacza, chodzi oczywiście o komisarza Unii, oznacza, że Mateusz Morawiecki jest jednym w Europie jednym z rozgrywających. Znaczy nie wiem, kogo on rozgrywa, Szydło z kimś, bo skądinąd blamarze PiSu w Brukseli są dość znane. Zamykając sprawę tych dwóch nieszczęsnych wywiadów, nawet jeżeli dziennikarze stawiają jakieś w miarę trudne pytania, następuje unik i dziennikarz przechodzi nad tym do porządku dziennego. Nie próbuje uczepić się jakiejś ważnej sprawy i jednak żądać wyjaśnienia albo szczerej odpowiedzi. W związku z tym być może nie takie były zamierzenia, ale skutek jest taki, że oba wywiady są klasycznie wywiadami dworskimi na użytek kampanii wyborczej. Nic więcej. Bym się z tobą nie zgodziła. Wydaje mi się, że jeżeli... to nie są oczywiście wywiady, które stawiają pod ścianą, ale dzisiaj polityk jest w takiej sytuacji, w której nie zgadza się po prostu na takie wywiady. Wydaje mi się, że ważne jest też śledzenie rozmów z politykami prawicy, żeby nie zapomnieć, że to też jest koalicja, Zjednoczona Prawica, i żeby widzieć czasami, jak tam wygląda w środku ta polityka. Nam się wydaje, że się kiedyś pokłócą? To nie chodzi o to, żeby się udzić, czy się pokłócą, ale żeby widzieć też, że to nie jest monolit, że tam są też różnice. To jest ważne, bo też w polityce to może być i wykorzystywane, ale też to pokazuje, że są, że te tematy poszczególne dotyczące, na przykład dotyczące ekonomii, to bardzo wyraźnie widać w rozmowie z Gowinem w Do Rzeczy, że tematy dotyczące ekonomii to są tematy, w których jest różnica pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością, no, a partią Jarosława Gowina. To prawda, ale to już dla bardzo, powiedziałbym, wyrafinowanego i dobrze wprowadzonego w politykę czytelnika. Ja natomiast chciałem powiedzieć o rzeczy ewidentnej, a mianowicie niestety w tym samym Wproście, które już krytykowałem, jest taka okładka z Pauliną Młynarską i Wojciechem Młynarskim. Ja ją specjalnie pokazuję, bo to jest okładka hańby. Już pomijam, że już po tej samej okładce widać, że ten Młynarski jest tu przedstawiony jako właściwie jakiś potwór. Taka stężała twarz, specjalnie szara, jakby trochę Frankenstein, który stał z grobu. To jest oczywiste, że z tyłu jest... No i wiesz, i szara, tak? On jest bez koloru, tak? Ze zdjętym kolorem. I tutaj cierpiąca Paulina z wielkim właśnie napisem byłam ofiarą ojca. Otóż to jest nieprawda. To znaczy, owszem, Paulina Młynarska bardzo szczerze tutaj mówi o problemach, jakie stwarzała ciężka choroba, dwubiegunowa choroba Wojciecha Młynarskiego. Natomiast ten ale tytuł to jest tytuł, który ma sugerować rzeczywiście, że tam coś więcej było i że to jest moment, kiedy wiesz, w portalach po prostu za bardzo wyjedzie ci chęć tutaj klików i tego, żeby sprzedać wywiad, no i go jeszcze bardziej jakoś uatrakcyjnić. Tutaj rzeczywiście... Tak, redaktor naczelny Wprostu niby potem ją za to przepraszał. Uznaliśmy, że mocny, szczery wywiad wymaga mocnej okładki. Na co bardzo krótko Paulina mu odpowiedziała, to ja odpowiem. Mocna, a kłamliwa okładka to nie jest to samo. To nie są prawdziwe przeprosiny, niestety. I to jest dobra puenta dla tego programu.